Po 2 latach remontu warszawiacy znów mogą korzystać z Dworca Wschodniego, a razem z dworcem pojawiła się nowa Galeria Wschodzącego Słońca. Pierwszą wystawę zorganizowała grupa Miasto w Komie. Wiadomo, czego można się po niej spodziewać. Zdjęć robionych fotokomórkami. To są ludzie, którzy reprezentują alternatywną Warszawę. Kiedy można by powiedzieć, połowa to piękni wariaci, połowa to jeszcze piękniejsi wariaci, tylko tacy intelektualiści, pisarze oraz różni aktywiści. Są tu i burmistrzowie, są tutaj poeci, cykliści, 72-letnia, chyba nie dodałem. Nie wiem, tu są bliscy ludzie, DJ-ki, Wiki.